Witam gorąco z gorącego Meksyku, witam na talii z natchnionym zapałem, z draugiem, czyli kartą bardzo, bardzo mało graną, z upiorami oczywiście. No bo widzę, że na Discordzie coś kurczę, ludzie piszą, że ach, demony, znaczy co ja mówię, demony, upiory. No upiory są dobre i nie ma co tutaj podważać, są po prostu fajne i to, że nie są grane, jest to dla mnie lekki szok. No ale rozumiem, zawsze kiedy są nowsze karty, to zazwyczaj są grane. Co ja mam w swojej talii? Słuchajcie, mam desant morski, mam oblężenie, oczywiście, bo gramy upiory. Staram się te upiory grać w ogóle w pierwszej rundzie, tak żeby scenariusz grać w drugiej lub w trzeciej, to zależy tak naprawdę, czy chcemy cisnąć, czy jednak nie. Także to jest... talia ogólnie polega na machinach i właśnie upiorach. Słuchajcie, w pierwszej rundzie chcemy oczywiście zagrać sobie biedną piechotę dwa razy. To jest ta karta. Czy to wyciągniemy sobie z desantu, czy wyciągniemy z oneiromancji. Też mamy przeklęty zbój. Żeby właśnie to się udało, żebyśmy mogli sobie pograć i mieć tą kontrolę nad swoim przeciwnikiem. Zagrywamy sobie tą piechotę, a następnie rzucamy drauga. Oczywiście w inny rząd, gdzie jest ta piechota. No i na rozkazie, od razu on ma zapał, na rozkazie przekształcamy, czyli przemieniamy te wszystkie jednostki w takie właśnie upiory, nie zmieniając oczywiście ich siły. Czyli jak są te tokeny, czekajcie. O, jak są te tokeny za jeden, to oczywiście przemienią się w upiory, ale będą miały jeden siły. To nie jest problem. Używamy sobie potem te rozkazy na zbijaniu jednostek rywala, a następnie swoją jednostką, tym upiorem, który na przykład ma 3 siły, 5 siły albo więcej, 2 siły, wiecie o co chodzi, zbijamy sobie naszą jednostkę, która ma 1 siły, no bo po co? Lepiej zrobić sobie tych jednostek jak najwięcej o większej sile, prawda? A po zbiciu jednostki tworzy nam się upiór, który ma 3 siły. Zawsze będzie miał 3 siły. Także to tyle, jeśli chodzi o upiory, o takie szybkie przedstawienie wam ich. No bo oczywiście mnie oglądają też nowi gracze. I przede wszystkim te całe omawianie talii jest właśnie dla nowych graczy. Bo starzy wyjadacze, ja wiem, że sobie pewnie przewinął cały ten fragment. No bo nie interesuje ich to, wiedzą, że chcą po prostu zobaczyć jak gram, a nie jak to omawiam, bo wiedzą o co chodzi. Ale dla nowych graczy poświęcam się właśnie dla was, serduszko. I słuchajcie, gramy potem oczywiście oblężenie, gramy Selkirka, fajnie wszystko pod natchniony zapał, no i Ronvida, którego kiedy rzucimy sobie, fajnie jest go oczywiście w pierwszej rzucić, rzucimy go sobie w pierwszej rundzie, to potem on jest na cmentarzu i kiedy zagrywamy żołnierza, to Ronvid nam wraca jako token po prostu za jeden. A na rozmieszczeniu będzie miał 6 punktów, jakby coś, nie? Czyli 6 za 6. No i tyle. Jeśli chodzi właśnie o kedweńskie upiory. Słuchajcie, to jest upiór przeklęty i żołnierz. Więc kiedy zagramy sobie takiego kedweńskiego upiora, na przykład w rundzie drugiej, a Ronvid jest już na cmentarzu, no to w momencie, kiedy rzucimy sobie upiora, to Ronvid też automatycznie wróci nam na stół, przez co od razu będziemy mieli fajną jednostkę, żeby przemienić sobie w upiora, tak? Bo na rozkazie, jeszcze raz przypominam, jeśli jest śmiertelny cios, to stwarzamy właśnie takiego upiora. Okej. Posiadam również czarną magię w mojej talii, Sirocco oczywiście musi być, Duma Foltesta. Czemu nie? Duma Foltesta jest dobra, a nawet możemy rzucić pomiędzy tych upiorów, bo to są też żołnierze, także będziemy mieli odnowienie co drugą rundę. Co jest po prostu fajne. Jest wrzący olej, jest karobalista. Wrzuciłem też jednego mistrza oblężeń, ale tylko jednego, już nie dałem rady kolejnego wrzucić. Taran wzmocniona balista. No tutaj machiny, nie? Bardziej nastawienie już pod oblężenie. No oczywiście ta piechota, rębajło może się tam przydać, prawda? Rębajło się zawsze może przydać. Jest to 6 za 4 punkty. Wieża oblężnicza, no i oczywiście te upiory i piechota. Także tak się prezentuje talia. Zapraszam was na Discorda. Armia Oso, serdecznie was zapraszam, link znajduje się w opisie. No i zapraszam oczywiście na streamy w każdy wtorek oraz czwartek o godzinie 20. Jeśli chodzi o gwinta, jeśli tylko was gwint interesuje, to oczywiście zapraszam was tylko we wtorek. Lecz jeśli interesuje was ogólnie, lubicie siedzieć ze mną na streamie, no to zapraszam was w czwartek. W czwartek gram w CS-a ze swoimi ziomkami, także serdecznie was zapraszam. Możemy sobie pogadać, popisać, no i się pośmiać trochę razem, nie? A teraz przejdźmy już sobie do pierwszej gry.
Moim pierwszym rywalem będzie Skojatel. Szatownicze elfy. No to będzie ciekawie. Ciri. Będzie mega ciekawie. Ciekawe, czy tutaj będzie coś podobnego, jak ogrywałem w poniedziałek. Słuchajcie. Jest Draug, co jest bardzo dobre. Oczywiście piechota również mega, mega ważne. Widzę, że tutaj się zbugowały obrazki, no ale trudno. Hetmańskiego nie potrzebuję. No i czarnej magii też w sumie nie. O, to jest to, czego... co potrzebuję. No i pięknie, ty! Ej, kurde, my mamy tak... Co ty się odwaliło? My mamy wszystko na ręce praktycznie. No ja sobie scenariusz albo Sirocco wrzucę na rękę potem. Zobaczymy. Aktualnie jest po prostu giga dobrze. Giga dobrze. Rzućmy karobalistę. Jako po prostu solidny silnik. A następnie rzucimy piechotę, no i Drauga. W sensie dwie piechoty, potem Drauga, nie? Przy okazji też przeklęty zwój sobie klikniemy. No raczej, słuchajcie, patrząc, znaczy ogólnie grając tą talię, ja lubię osobiście skupić się na graniu Drauga w pierwszej rundzie, tak żeby ją wygrać. Często, gęsto jest właśnie tak, że ten Draug daje nam wygraną tej rundy. No jest w ogóle mistrzyni miecza, która jest dosyć upierdliwą kartą. Nie ma co ukrywać. Na tyle upierdliwą, że osobiście chętnie bym się jej najpierw pozbył. Tylko kurde, jakby to zrobić, co? Przy tobie pragnę znaleźć sposób na przyspieszenie. Mogę kolejnego karobalistę teoretycznie wyciągnąć. O, no i w sumie to jest nawet dobra myśl. Dobra, zbijmy sobie mistrzyni. Dobra, jest git. Jest git. Teraz możemy rzucać już tą piechotę. No, ona by nam mega dużo krwi napsuła przez to, że po prostu zbijałaby nam te tokeny. O właśnie te, no które są nam jednak potrzebne, nie? Raz za wodę, raz na togi. Wrzućmy sobie na rękę... No Sirocco tutaj raczej nie będzie mega potrzebne. Wrzućmy sobie oblężenie, tak żeby już było. Arembajło nie będzie nam kompletnie potrzebny. Dlatego, że ja i tak teraz po rzuceniu drugiej piechoty, no już Drauga będę chciał, Draugiem będę chciał odpalać sobie, no a jednak nie chcę mieć całego pełnego rzędu, tak żeby porobić sobie trochę tych upiorów, nie? Dla tych, co nie ogarniają, nieśmiertelny cios, bo tutaj na rozkazie mamy, że zada jeden punkt obrażeń jednostce, tak jaki chcemy. No a jeśli ją zbijemy, czyli mamy ten śmiertelny cios... O ty kurde! Jeśli mamy śmiertelny cios, trochę się podirytowałem, to po prostu tworzymy sobie takiego upiora kolejnego. Ale mnie teraz wkurzył. Ale mnie wkurzył, dobra. Zachował się bezwzględnie nasz rywal. Dobra. Tutaj sobie już ustawimy jedyneczkę. Tak, Draugiem sobie przemienimy, no i dobra. Teraz możemy zbijać mu to. No, mamy tą gierę, nie? Powinniśmy mieć. Draug zazwyczaj to już jest... no, mega potęga, nie? W ogóle nie wiem, czemu ludzie nie grają Drauga. On strasznie zbidniał. Łopanie! Okej. Dobrze, że mamy drugiego na ręce. No ładnie, ładnie nas tutaj zrobił, ale udało się nam wygrać. No i nie ukrywam, kurczę, ręka jest naprawdę dobra. Aktualnie, na tyle dobra, że ja bym chętnie po prostu spróbował 2-0, nie? Same machiny.
No to są same machiny. Choć może zamiast tej wieży akurat byłoby dobrze coś innego. No nawet czarna magia nie wydaje się taka zła. Dobra, nie wiem teraz, gramy, nie gramy? Gramy. Zróbmy tak na początek. No ja spróbuję to wygrać, te 2-0 zrobić, co nie? Ostatnio na streamie pójście na 2-0, no nie było dobre. Czekamy na sygnał. Okej, jest komando. My rzucamy scenariusz. No i Duma Foltesta. To jest karta, którą chcę teraz rzucić. Chodź. Rzuć broń, Duan. Nie macie żadnych szans. Ty, jest dobrze. Nie, zostawmy tak. Zostawmy, jest dobrze. Możemy nawet czarną magię teraz zagrać. To byłoby mega dobre teraz, nie? Czarna magia właśnie. Łuczniczka, w porządku. No kurde, jest mega dobrze. Możemy grać Dumę Foltesta teraz. Jednak jej nie zagramy. Przejdźmy do gry numer 2. Naszym następnym rywalem będzie Nilfgaard Aresht. No i tutaj będzie już troszeczkę ciężej. Koniec. Przez właśnie blokady, które rywal może nam dać. Tak swoją drogą, kurde, nie umiałem w ogóle wejść do następnej gry. Odpalam. Cały czas mnie wywalało z gwinta, nie wiem czemu. Pierwszy raz w sumie taką sytuację miałem, że mnie no 3 razy pod rząd wywaliło. Dziwnie. Dobra. Rembajło nie chce, to chce. To chce. Kurde, ja bym mógł zostawić sobie tą rękę w sumie, tak. Albo wymieńmy to. No i teraz tak. Rozpocznijmy sobie z karobalisty. Dobra. Będę oczywiście desant chciał sobie wyciągnąć. Trony, piony, jak podobnie to brzmi. O, no tak, no oczywiście. Ja nie będę mówił nawet. Z tym mogę nawet zaczekać. Albo dawaj to, bo on potem, nie wiem, zwije mi to, albo inne gówno zrobi. Nie chcę się denerwować. Raz za wodę, raz na kozie. Lepiej sobie zrzucimy właśnie piechotę. No i ten, i wyciągniemy teraz przeklętego. Desant. Z desantu wyciągniemy kolejną piechotę. Taki jest ogólnie plan. Okej, fair card. Będę sobie tą wieżę wymieniał. Gwiazdy w koniunkcji. Czas działania. Ja już wiem, że to będzie jakieś gówno, nie? Śmiegłowa boli. Dobra, dawaj. Ja widzowie naprawdę nienawidzę, nie? Jak ktoś gra tych kultystów. To jest tak dla mnie pogięte, co tu się odwala. W ogóle nie ma balansu. W ogóle ta talia nie ma balansu. Wygrać z tym to jest, nie wiem. Nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Bo jakbym, nie wiem, zbił mu scenariusz tylko. To jest, że nie każdy gra Sirocco, nie? Dobra.
No i Draug leci. To jest masakra, nie? O, 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 o! I to jest właśnie to! To jest właśnie to! Jest scenariusz! I teraz robimy coś, co mega gościa zaboli. Tak se robimy. I cyk! I nie ma scenariusza. I jest zajebiście. I jest zajebiście. Dobra, no to jest akurat mega denerwujące. To trzeba przyznać. No ale na spokojnie. Mamy na przykład wrzący olej. Zresztą mamy też Selkirka, nie? Który też jest spoko. Można go oczywiście zagrać. Bo na Selkirka bym musiał rzucić dwa tyki lidera, nie? To jest akurat słabe. Choć nie, zupełnie, bo teraz z karowalisty mam możliwość. Także nie, no jest git. To jest ile? 5. Albo dawaj ten, Selkirka zostawimy. I cyk. No i fajnie. Dobra, ta runda jest nasza. A jak dalej sobie poradzimy? To ja nawet nie chcę myśleć. Teoretycznie ten scenariusz mu wywaliłem, więc już jest to dla nas jakieś spoko. Z tymi kultystami, ale z drugiej strony... Ci kultyści robią jakieś combo, o którym ja w ogóle nie wiem, o co chodzi. Ale nagle się mnożą jednostki, wzmacniają, jakieś gówna się dzieją. Cuda niezbalansowane. Nie wiem. Zobaczymy, czekajcie. Tego nie potrzebuję. Tego też nie. Ja sobie to będę grał. Ja chcę gościa rozwalić na 2-0. Dobra. A, no oczywiście blokada, faktycznie. Już zdążyłem zapomnieć o tej całej blokadzie. Zagrajmy tyran. Tyran, czy... Nie, Taran. Taran. No i pytanie, co dalej robię? Ja mam wrażenie, że on i tak tutaj zrobi takie punkty popieprzone na tych kultystach. No serio, nie grajcie tym, widzowie. Proszę was, nie grajcie tym. Serio, jak gram przeciwko temu, to mi się odechciewa grać w Gwinta, nie? To jest najbardziej niezbalansowana talia w historii chyba Gwinta, przynajmniej jak ja gram, nie? Dobra. To jest akurat fajne teraz dla mnie. Bo ja mogę sobie zagrać w ten sposób. No jest pięknie. No i pytanie! Kurde, rzucać scenariusz, czy nie rzucać? Aha. Panie. Najwyżej Selkirka bym zostawił właśnie. Też jest taka możliwość. Okej, to się coś tam zrobiło. Nie wiem, o co chodzi. Rzucam scenariusz.
Selkirka jedynie, co to zostawię sobie na następną rundę. Bo prawdopodobnie taka będzie właśnie. Spoko, jest tyran. Taran. Jest wtajemniczony. Teraz w co ja pójdę? W dumę dawaj, w dumę. No w pierwszej kolejności duma. I cyk. Zajebiście. Ej, dobra, jest nawet, kurde, wygląda to obiecująco, nie? I my teraz jeszcze mega dużo punktów zrobimy na ostatnim oblężeniu. No zagranie teraz wzmocnionej balisty u mnie. Choć, nie, czekaj, po co wzmocnioną? To lepiej karo balistę. Tutaj jeden punkt zrobię, dwa... Nie no, dwa punkty bym zrobił. Tutaj też dwa punkty bym zrobił. No to w sumie obojętne. Obojętne to jest. To ja pójdę w tego, w balistę w takim razie. Dobra. Dawaj, karobalista. No i pięknie, to mi się podoba. To jest coś pięknego. I cyk. I 2, 4, 6, 8. Zajebiście, robimy tak. Zbijamy mu to gówno. No i sztos. I wygrywam chyba to nawet. Kurde. Wiecie, co wam powiem? Grałem z gościem, który nie ogarnia tej talii. Bo gdyby to był gość, który by ogarniał tą talię, to ja na pewno bym tutaj tego nie wygrał, nie? Na 100%. Dobra, pas. Jak coś, to jeszcze Selkirka mamy na kolejną rundę, choć tutaj dużo punktów brakuje. Wydaje mi się, że jedna karta nie da rady. Przynajmniej dwie będą musiały zostać rzucone. No i Chicken Bejcy upiory, proszę, zrobiły nawet fajną robotę. Dużo punktów w sumie zrobiły. Jest mi szplak, no mi szplak tego absolutnie jeszcze nie robi. No i musi tu jeszcze zostać 13 punktów zagrane. Czekaj, nie, 12 punktów zagrane, sorry, 12 punktów. Mamy to. Mamy to. Także przejdziemy sobie do gry numer 3. Naszym następnym rywalem będzie Nilfgaard. Cesarska formacja. Bardzo ciekawie, że z formacją będziemy tutaj grali. Żołnierze, coś te? No, będzie ciekawie. Przeklęty zbój, bo my zaczynamy. No, będzie oczywiście po desant. Mamy karobalistę, mistrzyni. No nie, no jest fajnie, naprawdę fajnie. Rembajło to nie jest karta potrzebna. Tak samo upiór. Kolejna magia. Możemy zostawić sobie tę magię w sumie. Wymienimy tylko wieżę. No i mamy piechotę. No i jest w sumie wszystko. Jest wszystko. Zacznijmy od karobalisty. Okej, o Jezu, to będzie jakiś mem. Co on tam będzie grał? Nie gadaj, że kultyści. Kultyści w takim razie. No dobra, tak swoją drogą. Mój ziomeczek Rolasek wytłumaczył mi, o co chodzi w tymi kultystami. Już wiem, o co chodzi. Także dobrze, że mam Sirocco. I dalej uważam, że to jest najbardziej niezbalansowana talia z kultystami, nie?
Jezu, jak ja bym chciał to zbić. Tylko niestety nie mam, kurde, jak tego zrobić. Dobrze, ja sobie tak, uderzę w operatora. Możemy nałożyć ten status. Raz za to, dobra. Zróbmy to tak. No w pierwszej kolejności ta piechota. To jest naprawdę masakra. Ja pierdzielę, jakie to jest popieprzone. Dobra, zbijmy mu go. Wyciągnijmy sobie desant morski. No a co przeniesiemy do talii? No raczej Rembajło, no bo i tak to będziemy rzucać zaraz naprzód wszystko. Więc Rembajło jest taki, wiecie, no kurczę, średni. Agentka. Jaśnie pani, to się nie spodoba. O Jezu. Dobra, wiecie co? Mamy trochę tych człowieków. Więc zagramy sobie po prostu Drauga. Przemienimy tych naszych ludzi. No i jest pięknie. Jest dobrze. Nie mamy statusu, to po pierwsze. No teraz Kedweński upiór niestety zostanie zniszczony. Co nie jest oczywiście fajne. Dobrze, tak, pozbądźmy się operatora. Pozbądźmy się tej naszej jedynki. Kolejnej. Jeśli chodzi tutaj, kurczę, nie wiem właśnie, co teraz zagrać. Mógłbym Ronwida właściwie. To nie jest takie złe. To w sumie mógłbym Ronwida zagrać. Bez kitu. Mogę też Dumę zagrać, prawda? No Duma jest całkiem, kurczę, sympatyczna. Wiecie co, ja zagram Dumę, bo to może naprawdę być za niedługo lekki problem. W sensie, chodzi mi o to, że rywal może nas na równych zrobić. No i to nie byłoby dla mnie fajne, więc wolę jakieś tam mocniejsze karty typu Duma też zagrać. Te dwie czarne magie sobie zużyjemy, ale myślę, że dopiero w momencie, kiedy zapełnimy ten rząd. Na tą chwilę... O Jezu, nie to. Na tą chwilę możemy po prostu zbić sobie Kedwejskiego upiora. Okej. No i zagrać, kurczę, te wojenne. Tylko w co teraz zagrać? W Ronwida. Dobra. 20 do 47. To jest już nasza runda. Dokładnie. Rywal pasuje. Wcale mu się nie dziwię. Punkty po prostu same za siebie przemawiają. Teraz tak. Teraz już możemy spróbować wygrać to na 2-0. Możemy spróbować. Jest taran. Okej. No i co, robimy to? Ja bym chętnie zrobił. No ja chętnie bym to zrobił. Oczywiście
to są żołnierze, także Ronfit nam wraca, więc mamy zawsze cel, kiedy zagrywamy żołnierza właśnie pod kedwańskiego upiora. No i zobaczmy teraz, co rywal zrobi. No bo ja rzucam już scenariusz i lecę, nie? O kurde. Okej. Jest git. Rzucimy wieżę oblężniczą. No, ona jest tutaj najsłabsza, prawda? O, jest wiecz... Są wieczni. Także bierzemy Sirocco. No i oczywiście zbijamy mu to. Fajnie. W następnej kolejności desant. Oczywiście wzmocnioną balistę. Wzmocnioną balistę. No i potem wieża prawdopodobnie poleci u mnie. A potem tyran. Jakoś tak. Chodź! Czekajcie. Nie, bo to jest jedynka. Nie, to jest jedynka. To ja bym to chętnie najpierw sobie zbił. Dawaj balistę. Może być. 9 do 22. Czy upiory to zrobią? No. Zobaczymy. Nie twarzy, którą na niej akurat wybijają. Tylko rzucę ogniem. Dobrze. Teraz tak. Teraz tak. No fajne byłoby te bombardowanie rzucić, prawda? Czarną magię, kurczę, też by było fajnie. No to jest właśnie ten problem. Ale możemy też zrobić coś takiego, że właśnie rzucimy teraz sobie wieżę. Tylko oczywiście najpierw pikniemy sobie taran. Zużyjemy tick lidera. Znaczy tick lidera z wzmocnionej balisty. Rzućmy sobie tą wieżę. No i mamy jedyneczkę bardzo fajną. No, wygląda to naprawdę w porządku. Możemy nawet zrobić tak i od razu zbić mu kolejnego. I możemy nawet zrobić tak i zbić mu kolejnego. I jazda! 10 do 35. To mi się podoba, wygrywamy właśnie w ten sposób. No jak widzicie, upiory są nadal fajne. Także to tyle z mojej strony. Jak się podobało, to zostaw lajka, subskrypcję. Będzie mi bardzo miło, że doceniasz moją pracę. No i to tyle. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i powodzenia na szlaku. Psz.